wylewa się z niego ogromna miłość, już taka zahaczająca czasem o w opisach, tak, tak, perwersyjny erotyzm, że tak powiem, bo niektóre cytaty, to gdyby nie wiedzieć, że to jest książka snookerowa i je słowo słowo zacytować, to można było mieć wątpliwości, czy rzeczywiście to jest o snookerze. U O'Sullivana zawsze to jest takie, ta relacja love-hate relationship with snooker. No, dla mnie rozdział 7 w ogóle tej książki, też jako dla osoby, która prowadzi treningi, głównie z młodzieżą, jest absolutnie lekturą obowiązkową właśnie dla każdego, kto chce grać w snookera, w jaki sposób trenować. Przyjechał sobie samochodem i ta atmosfera, bo tak drzwi się otworzyły, scena jak w ogóle z westernu. Taper przestaje grać, wszyscy odwracają wzrok, od swoich szklanek, od baru odwracają się, wchodzi po prostu gość, no i zwykle jest wtedy strzelanina. I wtedy była strzelanina, bo zagrał sobie sparring z jednym stajem, dostał bęcki 5-2. Cześć Przemek. Cześć Rafale. Dawnośmy się nie widzieli. Minęło dobre kilkanaście godzin. Przywitam się słowami, które zostały uznane za najbardziej boomerskie w tym roku, w 2023. Zwrot proszę ja Ciebie, bo jesteśmy już w wieku mocno zaawansowanym, ale nie o nas, tylko o Sullivanie, który bije wszelkie rekordy i wczoraj pobił kolejny, stał się największym boomerem snookerowym na świecie. Najmłodszy i najstarszy, który wygrał UK Championship, i o jego książce dzisiaj porozmawiamy sobie. Książce, w której porusza bardzo dużo ciekawych tematów, między innymi jak to doszło do tego, że w ogóle był w stanie wywalczyć tak dużo tytułów. Książka nie do zdarcia i ta książka rzeczywiście mówi o tym, jakim on stał się człowiekiem nie do zdarcia. Stał się przez to, że robił w życiu dziwne rzeczy, imał się dziwnych i tych legalnych i nielegalnych i tych zdrowych, i tych niezdrowych, i w ten sposób siebie sam ulepił. Natomiast ta książka jest wybitna pod wieloma względami. Bardzo się różni od pierwszej pozycji, od pozycji Running, która głównie skupiała się między bieganiem a snookerem. Tak ją kojarzę, prawda? Że tam bardzo dużo wątków było właśnie typowo biegowych i typowo snookerowych. W kontraście czasami, czasem spójnie postawione. Natomiast w tej pozycji jest dużo bardziej od siebie, wewnętrzne ja. Myślę, że tam dużo było w Runningu o tym, że on jednak dystansował się do snookera, prawda? Że to bieganie pozwalało mu bardziej się do snookera zdystansować, dzięki czemu był w stanie w tego snookera grać. A tutaj w tej książce ja znalazłem mnóstwo jednak takiej wprost wyrażonej miłości, uzależnienia wręcz od snookera, i to nie wyrażanej w jakichś takich słowach dookoła, tylko rzeczywiście wprost mówi. I to mnie bardzo ujęło, ile razy słyszymy jego wypowiedzi podczas meczów, podczas turniejów, między meczami, jak on mówi, że jemu nie zależy, że nie trenuje. Z tej książki widać, że on obsesyjnie trenuje i to jest fantastyczne właśnie dla każdego, kto, nie wiem, śledzi Roniego Sullivana, śledzi w ogóle snookera i czasami myśli sobie, dlaczego on w ten sposób się wypowiada o snookerze, dlaczego on mówi, że mu nie zależy. I po przeczytaniu tej książki człowiek zaczyna rozumieć, że to w ogóle jest bardzo dalekie od prawdy, jakby, że on w dalszym ciągu jakby dystansuje się tymi wypowiedziami, żeby być spójnym ze swoją filozofią jakby dążenia do sukcesu, do perfekcjonizmu, którego też już tak na siłę nie chce osiągnąć. Między innymi właśnie tak widzę sens tej książki. I to jest czwarta jego pozycja. Pierwsza była Running właśnie Roniego. Później była książka kucharska. Nie czytaliśmy, nie czytaliśmy. Ale nawiązuje nawet do tej książki kucharskiej. Tak, nawiązuje do książki. Cały czas ma tę pasję takiego gotowania. Powstała też powieść jakaś kryminalna. Ja też niestety nie miałem okazji, ale no, zakładam, że jakoś się tam to pewnie czytało, skoro powstała czwarta pozycja, no już dalece odbiegająca od 2 i 3, czyli tutaj jest przepis na siebie, przepis dla innych. To jest taki poradnik nawet psychologiczny, który no, myślę, że można polecić swobodnie każdemu, kto czy zajmuje się sportem, czy czymkolwiek innym, bo jest o nadtręctwach. Jest naprawdę świetna książka, którą można w treści dopasować do siebie. Każdy coś tutaj dla siebie znajdzie. Jest bardzo, bardzo uniwersalna w tym względzie. Może zaczniemy od wstępu jakiegoś, co? Bo tutaj ten wstęp rzeczywiście to można... My mamy tę pozycję przed sobą. Przygotowaliśmy się, jak widać, na różne sposoby. Niektórzy manualnie, niektórzy w digital poszli, ale w gruncie rzeczy przygotowaliśmy się, myślę, że dobrze i starannie. Wybraliśmy paręnaście cytatów, bo tutaj spocząć na paru to się,
to się po prostu nie da. Chętnie byśmy przeczytali w ogóle całą książkę za jednym zamachem, no nie mamy tyle czasu. Wybiórczo potraktowaliśmy, ale myślę, że to jest taki konspekt, który, dzięki któremu zasmakujecie, poczujecie klimat, może znajdziecie coś dla siebie, zaciekawi was to i sięgniecie po tę pozycję, bo bardzo zachęcamy, bo to naprawdę jest coś, co w moim odczuciu takim bardzo osobistym jest pozycją, przy której się rozklejam miejscami, kiedy ją czytam. Jako człowiek, jako też ktoś biega, kto grał w snookera, tak w mikroskali oczywiście. Co ja tak na intro właśnie wrzucę kilka, myślę, że też masz fajnych kilka cytatów przygotowanych, trochę może poopowiadamy sobie o nich, natomiast ja szukałem w tej książce, jakby szybko znalazłem, jakby potwierdzenie tego, że Ronnie O'Sullivan bardzo tego snookera kocha, rzeczywiście, że to nie, że tam nie ma, w tej książce nie ma tego udawania, które on robi często przed kamerami w trakcie turniejów, żeby zdystansować się właśnie, o czym mówiłem, do jakby stawki, do tego, że mu zależy na tym wygrywaniu. On nakłada troszkę maski. Tutaj tej maski nie ma i to naprawdę warto polecić każdemu, to co mówiłeś, również nie ze względów, nie wiem, bycia sportowcem czy jakkolwiek, tylko tu jest bardzo dużo takich rad życiowych, jak radzić sobie z takimi życiowymi sytuacjami, które często też jakby ich kalka pojawia się w snookerze. Ale właśnie to o tej miłości niesłabnącej do snookera. Stałem się kimś, kto może spojrzeć w lustro i nie musi odwracać wzroku. Powiem wam coś o snookerze jako osoba, która zna go od podszewki. Jest piękny, ale też brutalny. Kocham ten sport, to prawdziwe błogosławieństwo, że mogę uprawiać go na najwyższym poziomie. Nie ma chwili, bym o nim nie myślał. Mam na jego punkcie prawdziwą obsesję. I to są te słowa, które gdzieś już na początku się znajdują i dla mnie no, ponad wszelką wątpliwość potwierdzają, że on rzeczywiście tak, tym snookerem żyje, że to nie jest jakaś taka kula u nogi u niego, która no, przypadkiem akurat w tym obszarze stał się najlepszym na świecie. No, dużo mówi w ogóle o miłości, o takich uczuciach. Tak widać, że jest człowiekiem po przejściach, po różnego rodzaju terapiach, bo otwarcie mówi wprost o tym, co czuję. I tu też w tak zwanym wstępie jest cytat o następującej treści. Ta książka opowiada o przetrwaniu, o miłości, obsesji, o porażkach i zwycięstwach, oddawaniu się woli snookerowych bogów, oczekiwaniu na to, co los ci ześle. A także o wyborze, o tym, jak chcesz przeżyć swoje życie i kogo zamierzasz do niego wpuścić, o pokusach, o błędach, o dyscyplinie, o poświęceniu, o tym, jak można samemu sobie pomóc. Przeżył O'Sullivan tyle w swoim życiu, przećpał tyle, wypił tyle, że myślę, że spokojnie parę osób można było tym obdarować i mieliby problemy ze zdrowiem. Nie to, że jest to jakiś przykład dla młodych, nie chcę go porównywać, stawiać w jakimś złym świetle, po prostu ma takie życie, ma taką historię i rewelacyjne jest to, że poprzez szereg różnych dróg, które sobie wybierała, to przez terapię, to przez zamknięcie gdzieś na farmie i praca u podstaw w chlewie normalnie ze świniami, poprzez bieganie, poprzez zdobywanie jakichś nowych przyjaźni w świecie biegowym i w różnych świadkach, niekoniecznie snookerowym, że się tak dźwignął i teraz potrafi pisać naprawdę takie teksty, które stawiają na duchu. Dokładnie i on na pewno dużo pokazuje, w jaki sposób się dźwignął. Wydaje mi się, że tutaj ten proces wychodzenia z problemów jest najbardziej istotny i najbardziej pomocny dla każdego, kto w jakiś sposób chce sobie też odpowiedzieć na pewne pytania, czy pomóc samemu sobie właśnie poradzić z problemami, których na pewno też na co dzień doświadcza. Także tu jest sporo wskazówek. Ja tak się śmieję troszkę, że O'Sullivan współpracując ze Steven Petersem, którego nazwisko tu się pojawia kilkadziesiąt razy pewnie, no wydać musiał fortunę na tę współpracę. Oczywiście to mu się zwróciło w ogóle i to tam już nie mówię o pieniądzach, ale zwróciło się w takim no, poczuciu życiowej wolności. Natomiast wydał na to fortunę, ale dużo z tych wskazówek, które uzyskał od Steve'a Petersa, on tutaj przekazuje i to jest praktycznie za darmo. Także nawet z tego powodu warto sobie tę książkę przeczytać i właściwie tylko faktycznie ze zrozumieniem i stosować, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo mądre rzeczy, które w najbardziej podstawowych, codziennych rzeczach potrafią pomóc. Także czerpiemy z Roniego, nie tylko z książki, ale i z kubeczków. Zdrowie, tak. Zdrowie w takim razie 40-krotnego triumfatora imprezy, bo wczoraj nas zachwycił. Ja wciąż jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób
poradził sobie z dingiem, dobra, ale to już pomijmy. Ale to możemy przejść do tego, bo tam było dużo o sabotowaniu na przykład, prawda? Tak szybkie wypowiedzi, czy on to w trakcie meczu, wydaje mi się, że zaraz po meczu mówił o sabotowaniu samego siebie. O tym, jak, tak, o tym, jak już potrafi tego nie robić. I w tej książce właśnie wielokrotnie się do tego odnosi, w jaki sposób mu Steve Peters pomógł w tym, żeby nie sabotować samego siebie. I okazuje się, że to jest naprawdę łatwe, tylko trzeba sobie odpowiedzieć gdzieś na wstępie na te bardzo podstawowe pytania. Po pierwsze, pewne rzeczy uświadomić, potem zadać te najprostsze pytania. U niego to było pytanie, czego szuka w snookerze. I okazało się, że on nie szuka w tym snookerze zwycięstw, sukcesów, tylko szuka takiej satysfakcji z gry, radości. I kiedy na tym się skoncentrował, grając w turniejach, żeby czerpać tę radość, a nie goniąc po te sukcesy, no to nagle się okazało, że to jest łatwiejsze, bo wtedy mógł mieć 100% wpływ na odbieranie jakby tej satysfakcji, tak? Że jak było 100% zaangażowanie, to on wiedział, że się zrealizował i nie było weryfikacją dla niego takiego życiowego sukcesu, porażki, czy on ten tytuł zdobył, czy nie, tylko właśnie to, czy się zaangażował i dał z siebie wszystko. I faktycznie, jak ja widzę, on dzięki temu, tej pracy wykonanej ze Stevem Petersem i tak dalej, z samym sobą, on staje się spójny. Jak my słyszymy te jego wypowiedzi, że jemu nie zależy, to on może w nie najlepsze słowo ubiera to, że faktycznie dla niego zwycięstwo w turnieju nie jest najważniejsze, tylko to, żeby dać z siebie maksa, żeby do siebie nie mieć pretensji. Nie? Poza tym stawia sobie takie małe cele. To nie jest tak, że on musi postawić sobie coś dużego, nazwać to, ubrać to w jakieś ramy werbalnie, tylko stawia sobie małe cele. Chociażby to, że triumfuje w jakimś turnieju, ale następnego dnia też jest dzień i nie będzie już odnosił takich spektakularnych sukcesów, tylko dla niego sukcesem będzie to, że założy buty do biegania i po prostu wyjdzie do lasu. I dla niego sukces w Crucible, a dzień później we wtorek, bo w poniedziałek się zwykle kończy finał, jest dokładnie tak samo ważny. On musi mieć satysfakcję i z tych grubych rzeczy, i z tych takich codziennych. To jest niesamowite, jak to jest takie złapanie zdrowego życiowego balansu. To jest fajnie kombinuje, fajnie wykombinował siebie, może tak. Tak, tak, on siebie mocno na nowo wielokrotnie odkrywa, zresztą kiedyś nawet dosłownie, czy wprost używał takich słów, żeby odkrywać swojego snookera na nowo i w ten sposób uzyskiwać jakąś świeżość i to stawianie małych celów. I ważne, że on też jakby dostrzega to, że każdy ma te indywidualne jakby, to nie jest tak, że nie wiem, dla każdego snookerzysty weryfikacją będzie to, czy zdobędzie tytuł mistrza świata, czy nie wiem, zostanie numerem jeden i tak dalej, to można sobie takie małe cele stawiać, jak teraz powiedziałeś, to założenie butów i wyjście pobiegać, to może być cokolwiek innego. W każdym razie fajne jest to, że on właśnie dostrzega, że każdy ma to coś, co jest dla niego najlepsze i wszelkie rady, które się odbiera na przykład od doświadczonych, od uznanych, trzeba jakby weryfikować względem swoich potrzeb. Fajnie, gdzieś tu jakiś nawet cytat zaraz mam, który chciałbym na tę okoliczność przytoczyć. To są jakieś tam rady od Steve'a Davisa na przykład, do których się odnosi. Wejście na sam szczyt danej dyscypliny sportowej wymaga kombinacji nauki i instynktu. Dużo o nauce mówi w ogóle w tej książce, prawda? Zmienił troszkę swoje podejście od takiego bardzo instynktownego do naukowego, dużo notatek, dużo jakby notowania własnych. Analiz, tak. Tak, analiz. Kombinacji nauki i instynktu. Należy przyjmować rady, ale stawiać na wszystkim własną pieczęć. To jest bardzo mocne zdanie, czyli owszem, przyjmujesz rady, ale nie przyjmujesz ich w ciemno. Musisz je na swoją jakby przerobić na to, co jest rzeczywiście tobie najbardziej potrzebne. Nie kopiować kogoś innego tylko dlatego, że w jego przypadku to, co robi, się sprawdza. No to jest po prostu tak ważne i fajnie, że wiesz, facet, który jest no, w naszym wieku, powiedzmy, fakt, że uświadomił sobie to bardzo późno jakby w swoim życiu, ale jakby przyznaje się i dzieli się z nami tą wiedzą, jakby to nigdy nie jest za późno, żeby się przyznać, bo nawet, nie wiem, mając te prawie 50 lat, stosując takie proste rzeczy, takie proste podejście do życia, można dużo odmienić i sprawić, że to własne życie jest takie pełniejsze, takie spokojne. Ale to są takie rady, które brzmią jak wielkie, wielkie słowa, które, okej, słyszysz, mówię, jakie to proste, natomiast w danej chwili pamiętać o tym i to stosować, to jest jakby największa sztuka, prawda, bo zapominamy się, zatracamy się w takim codziennym życiu, gdzieś tam pędzimy. Tu jest taki cytat też dosyć ciekawy odnośnie
wyznaczania tych, powiedzmy, granic nieprzekraczalnych albo stawianie je na nowo i budowaniu siebie. Jeśli chcecie spróbować wyznaczyć takie granice, zacznijmy od kilku prostych. Takie mikrogranice, nie bójcie się o nich mówić, zobaczcie, co z tego wyniknie. Gdy już to zrobicie, przekonacie się, że jesteście w stanie tonować zapędy innych. Może być to sygnał wysłany menedżerowi w firmie, że nie będziecie odpowiadać na służbowe maile w weekendy. Możecie zacząć delikatniej. Nie będę przyglądał służbowej skrzynki w weekendowe wieczory. Ludzie stosują się do was, bo was bardziej, by was bardziej szanować, a wy będziecie szczęśliwsi. W mojej takiej przestrzeni bardzo osobistej, życiowej też jakieś tam miejsce miały i dosyć często słyszę słowa o stawianiu granic, o tym, żeby nie wchodzić w pewne relacje z ludźmi, z rzeczami, z tematami, tylko być... Asertywność jest tutaj złym słowem, chociaż upraszczając mocno, to jest taka asertywność, ale to jest takie zezwolenie, wpuszczam cię, ale okej, jeżeli wejdziesz za głęboko, to się wycofaj. Tak, no i to jakby Sullivan często te granice stawia innym, prawda? Tak nawet w takich konfrontacjach, czy słownych, czy jakichkolwiek innych z Barrym Hearnem, z World Snooker w ogóle, którzy tam chce od niego cały czas więcej tego Sullivana, czasami kibice po prostu chcą więcej tego Sullivana, on gdzieś te granice stawia, nauczył się też kiedyś te granice rzeczywiście bardziej przesuwać, jakby od siebie odsuwać, także to jest bardzo... Bardzo cenna nauka i taka na co dzień znowu. Też wynika to trochę z pozycji, nie oszukujmy się, że gdyby takiej nie miał, to byłoby mu, myślę, że trudniej, albo może byłoby mu tak samo łatwo, ale nikt by o tym nie wiedział. Nikt by o tym nie wiedział, ale te granice może każdy wyznaczyć, prawda? Właśnie dlatego on tutaj radzi, że i w tej pracy, że maili nie czytasz w weekendy. Czasami brakuje odwagi wynikającej z takiej obawy, że możesz tę pracę utracić na przykład, albo że ktoś nie pochwali twojego dania przygotowanego, prawda? Tutaj też do tych czasami nawet takich kulinarnych tematów się odnosi, że nie jesteś do końca zadowolony z tej zupy czy jakiegoś innego dania, które przygotowujesz, no ale przesuń troszkę te granice, ucieknij od tego dążenia do perfekcji, zaakceptuj, że ona po prostu będzie dobra, nie idealna ta zupa i jest w porządku. Jeszcze mam taki ciekawy cytat, to co wydaje się rozwiązaniem wszystkich naszych problemów, często jest jedynie chwilowym triumfem, to a propos tego triumfu, o których ty mówiłeś i tych sukcesów, które idą za tobą, trochę o miłości do snookera i za chwilkę myślę, że przejdziemy też do stricte takich snookerowych tematów, bo tam jest po prostu, wylewa się z niego ogromna miłość, już taka zahaczająca czasem o w opisach, tak perwersyjny erotyzm, że tak powiem, bo niektóre cytaty to gdyby nie wiedzieć, że to jest książka snookerowa i je słowo zacytować, to można było mieć wątpliwości, czy rzeczywiście to jest o snookerze, o kiju i o takich rzeczach. No jest człowiek pełen takich, to są, brakuje mi tutaj słowa, ale to są natręctwa. Trochę takie chore, chorobliwe, wynikające z takiej czystej pasji i miłości, ale to są natręctwa. Skończę cytat. To, co wydaje się rozwiązaniem naszych problemów, często jest jedynie chwilowym triumfem. Wygrywasz Mistrzostwo Świata i ta noc jest niesamowita, ale rano budzisz się, jesz jajka na bekonie, biegasz, przyzwyczaiłeś się do tego sukcesu. Gdy wieczorem kładziesz się do łóżka, emocje zdążyły opaść, zaczynasz myśleć o kolejnym celu i marzeniu. Wiem, dużo piszę o miłości, tak to jest ze mną i z tą grą. I to jest, kto zna trochę snookera, snooker równa się Ron. Niektórzy jakby, albo inaczej słyszą o Sullivan, to ten snookerzysta, nie za bardzo wiedzą, na czym ten snooker polega, ale Sullivana znają. No. No wiesz, a tutaj jak umawiałem się na nagranie właśnie w galerii Mociny i dziękujemy za gościnę, to osoba, z którą dogadywałem to, pani Wiktoria, serdecznie pozdrawiamy, też zanotowała sobie w kalendarzu nie snooker, nie spotkanie z panem Przemkiem czy coś, tylko Sullivan. Także to bardzo dużo mówi, okay, prawda? No tak. I to faktycznie wiele osób do tego snookera poprzez Sullivana, czy za sprawą Sullivana trafia. Mnie się podoba właśnie w tym cytacie o tej miłości. U Sullivana zawsze to jest takie, ta relacja love-hate relationship with snooker i to jest rzeczywiście takie mocno
taki wątek przenikający jakby przez jego całe życie i powtarzający się. Mi podobało się tutaj, jak on opowiada o meczu z Barrym Hawkinsem w finale Masters bodajże w roku 2016. To taki mecz, w którym on wygrał 10-1. Pamiętam, jak żeśmy to komentowali, no trudno się nie było nie zachwycać tym. On 10 tam... z rzędu chyba frame'ów, prawda? Pierwszego wygrał Właśnie nie jestem Hawkins, pewien, tak, ale to tak, było, tak. To było no, snooker bogów niemal. A on uznał wtedy, że to był jeden z jego gorszych meczów. On nie mógł po prostu pogodzić się z tym, jak źle zagrał i nie rozumiał, dlaczego ludzie się zachwycają. On to bardzo fajnie opisuje w tej książce, bo mówi o tym, że następnego dnia tam zapytał znajomego, czy ten znajomy jemu powiedział, jak dobrze zagrał on. O'Sullivan powiedział, że nie, że to był słaby mecz. I jak on ocenia ten znajomy, a ten znajomy był zachwycony i on się kompletnie nie zgodził w ogóle, zamknął temat szybko i nie sięgał do tego meczu, jakby nie wracał przez wiele lat. Potem przypadkiem gdzieś 5 lat temu, tak chyba tutaj nawet napisał O'Sullivan, 5 lat temu przypadkiem na YouTubie znalazł ten mecz, obejrzał. I nagle się okazało, że on grał tam super. On samego siebie wreszcie po 5 latach ocenił jako bardzo, ten mecz ocenił w swoim wykonaniu jako świetny. I chodzi o ten perfekcjonizm, do którego on wtedy dążył za bardzo, za dużo od siebie wymagał, a teraz nauczył się dystansować. I właśnie to jest niesamowita ilustracja, jak wtedy nienawidził, minęło 5 lat i pokochał ten sam mecz. To nieprawdopodobne. Ale jeszcze drugim tematem w tym samym meczu, wydaje mi się, i trochę z przeniesieniem na to, co się wydarzyło wczoraj w trakcie UK Championship. Wczoraj była taka ciekawa sytuacja, kiedy O'Sullivan wygrywał 4-1 i Ding nagle do meczu powrócił. I ten uśmiech, z którym schodził na arenę, to zauważył Neil Foltz. To mi się bardzo, bardzo podobało i mówię, no kurczę, przecież to jest to. Żeby uznać O'Sullivan, żeby uznał, że mecz jest dobry, on musi mieć rywala. On po prostu sam na treningu, jakby grał na treningu, to nie jest dla niego żadna frajda. Fakt, czerpie satysfakcję, natomiast lubi robić krzywdę innym. Umówmy się, bo snooker na tym polega, tak, żeby trochę tam nie to, że w szpilek powiesz, po prostu skrzywdzić rywala. Zrobić mu jak najgorszą rzecz, szczyścić mu stół, skraść mu frame'a, to są najbardziej bolesne frame'y. Rzeczy w snookerze. I schodząc wczoraj przy remisie 4-4, O'Sullivan się uśmiechnął i mówi, no, tego chciałem, tego oczekiwałem od ciebie, Ding. No to mam tutaj dobry cytat na to, zobacz, to jest właśnie o takim dążeniu do stłamszenia rywala. Tu nie chodzi o to tylko, żeby wygrać, ale żeby właśnie jeszcze... Jest to rodzaj uzależnienia właśnie w sporcie, że jak chcesz być na topie, to potrzebujesz nie tylko wygrać, ale jeszcze coś więcej udowodnić. I on fajnie to opisuje, w ogóle finalnie ubiera to w piękne słowa, być może będziemy stosować to, to jest taki darwinizm z kijami i w pantoflach, zdaje się, coś takiego napisał. W każdym razie, gdy grasz, stajesz się bezwzględny, pragniesz zmiażdżyć konkurencję, chcesz tego i jednocześnie nie chcesz. To jest też fajne, taka walka wewnętrzna, bo może ci być żal jako człowiek. Po ludzku może być ci żal tego przeciwnika, ale chcesz go zmierzyć, bo jesteś tym sportowcem jednak. Nie podoba ci się to pragnienie, to jest niesamowite, czyli jakby rozumie jakby swoją tą czarną stronę jakby tej swojej bezwzględności, ale jednak cały czas do tego dąży. Nie podoba ci się, co to pragnienie robi z twoją głową. O właśnie, nie podoba ci się to, co to pragnienie robi z twoją głową, lecz mimo to starasz się być jak najlepszy. Mowa przecież o twojej pracy, więc nie masz wyjścia. Czysty darwinizm wersji z kijami i kamizelkami. Zwyczaje i nastawienie przekazywane z pokolenia na pokolenie, mistrzowie wyznaczający standardy dla kolejnych graczy. Gdy Henry robił ze wszystkich miazgę, kształtował mnie, Johna Higginsa czy Marka Williamsa i teraz to on, O'Sullivan, robi to z kolejnymi. Wczoraj też, pamiętasz, były takie słowo, to wczoraj czy w trakcie tego turnieju UK Championship, on mówił właśnie, że lubi rujnować CV innych zawodników. Zgadza się, lubi właśnie ograniczać im możliwości, niech oni walczą, niech oni właśnie się przebijają przez te chaszcze, które on im zastawia. Także... To też było nawiązanie do jego wieku, nie oszukujmy się, że on, no gdyby nie O'Sullivan, gdyby nie ta wielka trójka, tutaj jeszcze podciągnę Williamsa i Higginsa pod to, to zobacz ile tytułów, iloma tytułami można by było obdarować tych młodych. Dokładnie, tak. Prawda? Przecież to jest blisko 100, no może nie 100, ale 90, koło 90 parę, 90 parę turniejów. Tak jest, no. Łącznie wygranych przez tą wielką trójkę, z czego oczywiście O'Sullivan ma najwięcej, bo wczoraj wygrał 40. No i tak samo jak blokowali, jemu blokował z
Stephen Hendry głównie te tytuły, tak teraz on czuje, że jego powinnością polegającą na tym, że on będzie też kształtował jakby charaktery tych pozostałych, jego powinnością jest blokowanie drogi dla tych pozostałych. Tylko zobacz, Henry akurat w wieku, ile on miał, 43 lata, kiedy no tak. Zszedł ze sceny, 68 czy 9, już nie pamiętam, chyba 8, to 44 lata miał, 69, jak poszedł na emeryturę, a O'Sullivan się wcale nie wybiera. Ale widzisz, jak często tu właśnie o Henrym wspomina, naprawdę dla O'Sullivana Henry ewidentnie jest takim wzorem, tylko właśnie też mówi o tym, że Henry kochał wygrywanie i dla niego gra w snookera przestała mieć sens, kiedy przestał wygrywać. A O'Sullivan jednak często tutaj do siebie się odnosi, jako do osoby, która tego snookera rzeczywiście kocha, jakby doceniła miłość do snookera w tym późniejszym czasie, ale no dla mnie rozdział 7 w ogóle tej książki, też jako dla osoby, która prowadzi treningi głównie z młodzieżą, jest absolutnie lekturą obowiązkową właśnie dla każdego, kto chce grać w snookera, w jaki sposób trenować. On tam praktycznie daje instrukcję krok po kroku, jak powinien wyglądać trening. Jest to, no ja to czytałem, tam najwięcej mam jakby notatek, tam najwięcej mam adnotacji, to jest rozdział, którym będę dzielił się na pewno ze swoimi uczniami, ale dosłownie, tam nawet godzinowe rozpisanie treningów, godzinowe rozpisanie planu przygotowań do dużego turnieju, czyli jaka intensywność treningu, w jakim okresie przed turniejem i to wszystko jest opisane. Jest to opisane w tak nieprawdopodobnie namacalny sposób, to jest takie plastyczne, że dosłownie czujesz się, jakbyś był w tym pokoju, bo on akurat mówi tu o treningu, czy opisuje to na przykładzie treningu, który odbywa w swoim własnym domu, w pokoju, do którego wchodzi powiedzmy o godzinie 22 nawet czasami i tam zamyka się często ze swoimi myślami, a jeżeli nie, to po prostu gra w snookera. Opisuje odczucia, jakie są związane z poszczególnymi uderzaniem poszczególnych bil, zdradza techniczną rzecz jedną, która jest bardzo nieoczywista. Nie wiem, jakby zapytał różnych trenerów, zawodników o jedną najważniejszą rzecz w technikach, pewnie dostałbyś dużo odpowiedzi różnych, ale nie sądzę, żeby ktoś powiedział ci, ktokolwiek, że najważniejsze są biodra. O'Sullivan mówi, że ustawienie bioder jest najważniejsze i mówi dlaczego, mówi i opowiada tutaj o tym, o tych rzeczach, w jaki sposób to ustawienie bioder przekłada się na pojedyncze zagrania. Także mega, mega sprawa, ten 7 rozdział, lektura obowiązkowa, podkreślam, dla trenerów, zawodników i wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć te niuanse, oglądając O'Sullivana i innych w telewizji. Biodra, tych takich niuansów a odnośnie technik myślę, że jest więcej, na pewno jest więcej. Natomiast jeszcze wrócę na chwileczkę do tych takich opisów o kiju, o tych właśnie detalach, o tym, jak to kiedyś mu Parrot powiedział, a O'Sullivan nie wiedział za bardzo, o co chodzi, dopiero później to zrozumiał, że kiedy O'Sullivan uderza bile, to one inaczej wydają dźwięki. To jest nieprawdopodobne. Dwa identyczne przedmioty o tej samej wadze, zrobione z tego samego materiału i coś w tym jest. Jeżeli uderzysz czyściutko w białą bilę, to słyszysz. Nie dość, że czujesz, jakoś zawodnisz, to taki Parrot, który komentuje mecz, mówi, na słuch bierze, zamyka oczy, mówi, wpadło. Wpadło nie dlatego, że usłyszał, tylko po prostu usłyszał, zanim wpadło, dźwięk czysto odbijanej bili. I tutaj się skupia O'Sullivan właśnie o tych niuansach, co robić z kijem, w jaki sposób dbać o niego, jak bał się o swój kij, kiedy oddawał go na tak zwany refreshing do najlepszego cue-makera w ogóle na świecie, do Johna Parisa, który wiedział dokładnie, co z tym kijem ma zrobić. A to są zabiegi typu położenie wosku, oleju wosku, czy wypełnienie jakichś rzeczy, nasmarowanie go, przeszlifowanie, tak żeby ten kij rzeczywiście dobrze chodził po ręki. Nic wielkiego, naprawdę. To jest jak oddanie samochodu do myjni. Może. I to takiej mega profesjonalnej, więc nie ma powodów do obaw. Bał się o to po prostu, nie to, że zamykał się w domu, ale po prostu obawiał się o własny los, bo jest to jakby stricte powiązane z narzędziem pracy, które dla snookerzystów jest wyjątkowe. No, to nie jest rakieta do tenisa, którą można kopiować i robić dokładnie takie same każdy, bo to jest odlew, tylko kawałek drewna i pięknie ujęte. To można by było rzeczywiście zrobić taką audycję, zacytować parę takich cytatów, wziąć na warsztat i poczuć w ogóle klimat, jak on się rozpływa, pisząc o tym, jak traktuje kij, jak traktuje tip, jak traktuje w ogóle
sam rytuał w ogóle posiadania kija, może w ten sposób nawet do tego dążę. Jeszcze jest tak fajny fragment, tylko go za chwileczkę go namierzę, o tym postrzeganiu. O, mam go. Te stereotypy wiązały się także z długą historią rock'n'rollowych buntowników w świecie snookera. To jest piękne, bo O'Sullivan uznawany, historia jego jest taka, że w wieku lat 20 paru miał słabszy okres związany z różnymi przeczuciami typu dragi, raczej lekkie niż mocne, alkohol, częste wyjazdy do Holandii, częste imprezowanie po kilkanaście dni, wpadł w złe towarzystwo i zaczął rzeczywiście wariować. Taki kogucik się zrobił. I tutaj pięknie wyjaśnia to, że to jest trochę też wykreowane, bo świat snookerowy potrzebował kogoś, kto zastąpi Alexa Higginsa, Jimmy'ego White'a, którzy rzeczywiście, no, bardziej zorientowani twierdzą, że Jimmy White jest kolejnym członkiem Rolling Stonesów. A O'Sullivan jakby neguje to. Okej, on przyjął tą rolę w pewnym momencie, ale poprzez szereg terapii, prac nad sobą zrezygnował z tego. Jakby dla niego to nie było on. Przyznaje się do tego, że dla niego najważniejsze są kapcie, buty biegowe, towarzystwo biegowe stricte, garstka przyjaciół naprawdę bardzo bliskich i to mu wystarczy do życia. Bardzo introwertyczny, jest to prawda, ale to jeszcze wracając na chwilę do tego tematu kija, jakby tego łączenia, bardzo dużo odczuciu w ogóle jest tutaj, prawda? Też on niby troszkę dryfuje w stronę takiego naukowego bardziej podejścia, o czym też często wprost pisze i są te notatki i tak dalej, analityczne podejście, żeby lepiej zrozumieć i zgłębić snookera, którego wydaje się, że i tak już zna na wylot, ale w dalszym ciągu jest bardzo dużo odczuciu o tym, że nie wszystko jednak da się wyjaśnić i fajny tutaj cytat, trochę jest tak nawiązujące to do tego kija, który już jak jest tak dopieszczony, jak ma go w rękach, w jaki sposób potrafi się nim posługiwać. Gdy dobrze grasz, jesteś niczym twórca. Widzisz kształty i kąty, których inni nie dostrzegają. Tańczysz na bandach. Biała także wykonuje piękną choreografię, a cała ta magia ma swoje źródło w twoich dłoniach, w skórze i w nerwach dłoni oraz opuszkach palców. Gdy trzymam kij w prawej dłoni, oplatam go delikatnie palcami. To może to jest to takie erotyczne. Dużo tam takich jest. Gdy trzymam kij w prawej dłoni, oplatam go delikatnie palcami. Nie należy ściskać go ze wszystkich sił. To nie młot Kowalski. Jestem niczym skrzypek posługujący się smyczkiem. I tutaj uwaga, to mi się najbardziej podoba, bo to bardzo się z tym identyfikuje. Cofając kij, to chodzi o ten ostatni backswing i jak kij przechodzi po palcach mostka. Cofając kij, czujesz każdą jego cząstkę i cechę. To są te cechy właśnie, prawda, które on dostrzega, niby tak samo wykonane dwa kije na przykład, ale on grając jednym i drugim poczuje te różnice i wybierze ten, z którym on będzie miał synchronizację. Cofając kij, czujesz każdą jego cząstkę i cechę. Skupiasz się na odpowiednim timingu zagrania, a potem czekasz na ten cudowny, pełen dźwięk skórzanego tipa uderzającego w polerowaną żywicę. Podoba mi się u O'Sullivana też szukanie analogii w innych sportach. On dużo nawiązuje do innych dyscyplin, a to właśnie tam bieganie to jest oczywiste, ale też posiłkuje się jakimiś przykładami z... Zwykle z tenisa, prawda? Z tenisa właśnie zaskakująco często, prawda? Nie tak jak wielu tam innych snookerzystów, że to golfem podpierają się, ale bardzo często widać, że tenisa śledzi, ale po to, żeby czerpać coś konkretnego dla siebie. I taka anegdota, a właściwie historia przytoczona, związana z Andre Agassim i Borisem Beckerem, ich rywalizacją tam na początkowych etapach, bardzo mi się podoba, bo z tego bardzo dużo zaczerpał dla siebie O'Sullivan. I to jest piękny przykład, jak to mówił o Beckerze, który pojawił się raczej z tym atletycznym swoim stylem gry w tenisa i grał z Agassim. Agassi nie miał kompletnie na niego sposobu. Trzy pierwsze mecze przegrał, ale zaczął go bardzo wnikliwie analizować, Beckera, i dostrzegł coś praktycznie niezauważalnego, że Becker jak serwuje, to już nie pamiętam, czy tam jak po prostej, to wtedy najpierw wystawia, to taki prawdopodobnie nieświadomy nawet nawyk Beckera, że wystawiał język po prostej linii, a jak miał serwować w bok, to wystawiał ten język właśnie w bok, jakby deklarując, co będzie robił. I w ten sposób Agassi potrafił się ustawiać, jakby przewidując ten serwis, przewidując, wiedząc, bo tak naprawdę mu kierunek mówił serwisu, Becker, tak. I później wygrał 8 meczów z rzędu w ten sposób,
z Beckerem i Becker w swoich wspominkach z kolei potem opisywał to, że tak go, było to dla niego frustrujące, tak irytujące, że jakby, że czuł jakby Agassi czytał jego myśli. No i właściwie to było, tylko on te myśli jemu pokazywał. I to pamiętam, podsumowuję tutaj O'Sullivan jako piękne spostrzeżenie, piękne rozczytanie przeciwnika i on, O'Sullivan, w meczach z innymi zawodnikami próbuje to robić. I to jest niesamowite, jaką głębię jakby tutaj dostrzegamy tego snookera, że O'Sullivan, siedząc w tym foteliku, nam się wydaje, że nic nie robi, że on tam beznamiętnie patrzy się przed siebie, a on obserwuje rywala po to, żeby wiedzieć, nie wiem, w następnym, w kolejnym meczu, w jaki sposób ten jego rywal będzie się zachowywał, czego nie lubi, żeby zagrać tak, zrobić tak, żeby było inaczej niż lubi tamten, albo żeby było bardziej jeszcze niepomyśliwe. Mhm. Ale... Dokładnie, ale to jest taka wiedza z tej książki wynikająca dla tych, kto chyba nie gra za bardzo w snookera, bo my mając już jakieś tam doświadczenie mniejsze lub większe i przede wszystkim już chyba zamierzchłe, przynajmniej zawodnicze, mieliśmy to, prawda? Jakby walka poza grą jest zupełnie odrębnym tematem i łatwo można rozczytać. Są ludzie, pokerfejsy, których to jest najbardziej chyba drażniące, prawda? Kiedy robisz mu taką krzywdę albo on ci robi zero uśmiechu, robot, cyborg. To jest trudne do zniesienia, bo oczekujesz jakichkolwiek reakcji. Niech ci coś zdradzi, niech się uśmiechnie, niech będzie po prostu ludzki. I nawet jeżeli miałoby ci to nie pomóc w wygraniu, to oczekujesz tego, że grasz po prostu z człowiekiem, a tu nie. To jest ciekawy temat. Ciekawie też reagują, to już nie w nawiązaniu do O'Sullivana, ale jakby do każdego. Proszę zwrócić uwagę, wygrywasz frame'a, czyścisz komuś, boleśnie wygrywasz frame'a. Co robisz? Wychodzisz. Ten drugi nie wychodzi, bo on jest po prostu wbity w fotel. Zostawiasz go z tymi myślami. Zostawiasz i ta przerwa niby toaletowa, ale ona trwa zwykle tam minutkę czy półtorej dłużej. Wtedy wracasz i już wiesz, że koleś jest zapadnięty w sobie. I ciężko mu się z tego stanu wyrwać. To są takie niuanse właśnie zawodnicze, które fajnie jest obserwować, jak się ma tę wiedzę, prawda? Dokładnie. I to też, no wiadomo, że są sposoby na sposoby. Im więcej wiesz, jak masz tę wiedzę, o której ty powiedziałeś, to w drugą stronę też można odpowiednio reagować. Ten zostawiony na arenie też jest w stanie coś z tym zrobić. To Dinga jeszcze mamy, prawda? Jego drgająca powieka, chociaż nie wiem, czy to nie jest nasza nadinterpretacja z kolei. Ale tak się utarło i bardzo często, kiedy faktycznie Dink ma problemy, to jednak to oczko mu lata. No. Albo z Trumpem, pamiętasz, jak było, prawda? On często się tak dotykał po twarzy, ktoś mu zwrócił na to uwagę i on przestał. Tak, on przestał to robić po prostu. I jakby pamiętam jeden z jego wywiadów, kiedy on mówił, że uświadomił sobie, że w ten sposób daje sygnały swojemu przeciwnikowi, że się denerwuje, dlatego przestał, jakby zareagował w sposób już bardziej nieświadomy. I w tej książce też właśnie do takich blef, takiego pokerowego jakby podejścia i blefowania bardzo podobało się, jak O'Sullivan opisał swoją przygodę, bodajże 99 rok i półfinał był to, zdaje się, albo ćwierćfinał ze Stevenem Hendrym. On tutaj opisał, jak prowadził, był wtedy jeszcze takim młokosem, gdzieś tam się przebijał. O'Sullivan, wygrana z Hendrym byłaby sporą niespodzianką, prowadził w tym meczu, poczuł się zapewnie. Nie wiem, tam była już jakaś przewaga, chyba 13-12. Spojrzał na Hendrego i przeraziło go to, że tam nie zobaczył żadnej refleksji. On był cały czas chłodny, był taki zimny i to przeraziło O'Sullivana. On w tym momencie się pokruszył, O'Sullivan, potem przegrał 5 frame'ów z rzędu. Ale jak wspomina i to fajnie opisuje naprawdę, to jest doskonała taka rzecz ucząca, jak porażki potrafią uczyć, jeżeli wyciągasz z nich wnioski. Jak go to bardzo zbudowało na późniejsze lata i jak bardzo wartościowa to była dla niego lekcja właśnie, ile szacunku miał w związku z tym też do Hendrego, ale jeszcze przechodząc troszkę dalej, ja tu bardzo często widzę właśnie wymieniane nazwisko Stevena Hendrego, a prawie wcale nie widzę Selby'ego i gdzieś tak mi to nie pasowało. Wydaje mi się, że O'Sullivan troszkę może jeszcze nie dojrzał do tego, żeby wielbić też Marka Selby'ego, albo może uważa, że on jeszcze na to nie zasłużył. Natomiast gdzieś tu znalazłem właśnie w tych takich pokerowych powiedzmy klimatach i blefowania taki fragment, który wydaje mi się, że opisuje Selby'ego, ale to jest moja spekulacja i pozwolę sobie zacytować. Podkreślam, to jest cały czas jakby ten wątek, gdzie chodzi nawiązujący do Agassiego, Beckera, do tej anegdoty, do tej historii i wykrywania jakby tych elementów, które zdradzają nerwowość u przeciwnika i umiejętność ich maskowania.
Z jednej strony nie podoba mi się świat, w którym rządzi współzawodnictwo. Z drugiej strony czerpię przyjemność z brudzenia sobie rąk przy sprawdzaniu, co mój rywal kryje pod maską. Niektórzy gracze i ich style gry sprawiają ci trudność. Taka jest prawda. Masz wtedy dwa wyjścia. Albo pozwolisz, by cię to dręczyło, albo stwierdzisz, dobra, jak mogę to przezwyciężyć? To wtedy zaczyna się najlepsza zabawa. I wydaje mi się, że to jest o Marku Selbim. Jak przypomnimy sobie półfinał Mistrzostw Świata, kiedy O'Sullivan, pamiętasz, grał takie wariactwie. To był ten dzień. I ten przeciwnik, kiedy on grał takie wariackie rozwiązania w końcówce frame'a, bardzo krytykowany potem był przez i Selbiego, i wielu obserwatorów. Bo były bez szacunku, totalnie. To tak mogło być odbierane, ale on znalazł swój sposób na zniwelowanie tamtego i pamiętasz, że Selby się wtedy zagotował. Posypał się, to się okazało skuteczne. Tak. Tak, miał tam trochę szczęścia faktycznie, ale jakby okazja, czyli półfinał Mistrzostw Świata i totalna nonszalancja i brak respektu, brak szacunku w ogóle do wyniku, do rywala, do miejsca chociażby, bo wszyscy w Crucible byli wtedy w szoku. Dlaczego gra z całej pety? Dlaczego gra po prostu nie przykładając się? Tak to mogło wyglądać, ale faktycznie to jest mi się wydaje, że tu jest troszkę odpowiedź na to też właśnie, że no on potrzebował wejść we własną strefę komfortu, jakby tutaj odzyskać to panowanie i w taki może wariacki sposób, ale zrobił to. To słowo podkreśla moje spekulacje, natomiast tutaj właśnie ta książka daje dużo możliwości takich interpretacji, nawiązywania, przywoływania jakichś konkretnych wydarzeń z życia O'Sullivana i one fajnie się tutaj nakładają. To jest naprawdę bardzo takie wciągające, jeżeli w ten sposób się podejdzie do tych przytaczanych historii, które nie mają imienia, bo tamta z Henrym ma imię. Tutaj można tylko się domyślać, że chodzi o Selbiego. Tak, o Henrym bardzo dużo wspomina, o Davisie, jakby no, siłą rzeczy to są dwaj goście, którzy zdominowali dwie kolejne dekady. Nie stawia znaku równości jako trzeciego siebie, który zdominował snookera w ogóle, ale znacznie mniej faktycznie tutaj jest Johna Higginsa czy Marka Williamsa chociażby, którzy przecież razem z nim no, dojrzewali, tak snookerowo się rozwijali, bo od amatorskiego snookera wszyscy się wywodzili, jakby łeb w łeb szli tak od 11-12 roku życia przez szereg tych juniorskich turniejów i piękna historia jest taka, że rywalizują do dzisiaj. Mam jakieś wspomnienia z Ronim O'Sullivanem? Masz jakieś takie szczególne własne? No ja właśnie jak się zacząłem zastanawiać, to okazuje się, że zaskakująco niewiele, może dlatego, że my te wszystkie turnieje komentujemy jednak ze studia w Warszawie i nie mamy z nim kontaktu. Pamiętam jedynie jak... Mamy tylko dwa krzesła w środku. No właśnie, no. A to trzecie cały czas czeka, jak Wigilia, to niby lubi imprezować, a nie wpada. No. Właśnie. Ale no jedno co to przypomina mi się w 97 roku, jak byliśmy z grupą zawodników polskich, no wtedy my ten powiedzmy poziom mieliśmy jeszcze daleko odbiegający od czegokolwiek. W każdym razie byliśmy wtedy w Londynie i na turnieju Victoria Challenge, w którym O'Sullivan, pamiętam, wtedy oglądałem to na żywo, przyjemność ogromna, zrobił 139 punktów. To jest chyba takie jedyne moje wspomnienie. Ja też mam jedno jedyne, więc też powiedziałbym, że niewiele. Kiedy byliśmy, to były 2000 lata, kiedy byliśmy na zgrupowaniu w Sheffield, w Brytyjskim Instytucie Sportu, to była jedna z takich pierwszych, poważniejszych akademii, chyba jedyna wówczas. Nawet związek nasz wysłał na treningi przed jakimiś ważnymi zawodami. No i tam był Ding, tam był Wenbo, tam był jeszcze paru chińskich przede wszystkim zawodników i tajskich. I O'Sullivan wpadł na pół dnia dosłownie. Przyjechał sobie samochodem, Watana jeszcze pamiętam był, jak grał. Przyjechał sobie samochodem i ta atmosfera, bo tak drzwi się otworzyły, scena jak w ogóle z westernu. Taper przestaje grać, wszyscy odwracają wzrok, od swoich szklanek, od baru odwracają się, wchodzi po prostu gość. No i zwykle jest wtedy strzelanina. I wtedy była strzelanina, bo zagrał sobie sparring z jednym stajem, dostał bęcki 5-2. Ale no, cała ta polska ekipa po prostu siedziała jak zaczarowana, bo wpatrzona w niego jak w obrazek. No. Magia. No to popatrzeć i posłuchać nawet, prawda? Jak ktoś już tam troszkę jest bardziej wkręcony, to tak, Tych Bill właśnie o tym mówi, to już jest w stanie wyłapać te dźwięki.
Przemek, mamy jakąś historię związaną, jak myślisz, co dalej z Ronim? No co dalej z Ronim? Ja myślę, że on będzie chciał więcej. Zresztą może tam dystansować się, opowiadać, że nie, ale to ta książka przekonuje bardziej niż cokolwiek. Zresztą on tu w tej książce mówi wprost, że chce jeszcze te ileś lat pograć i powygrywać. I że ten siódmy tytuł w Mistrzostwach Świata to nie jest jego już spełnienie marzeń. W ogóle z tym siódmym tytułem też fajna tutaj na ostatnie pozwolę sobie anegdotkę przytoczyć jakby historię, którą tu opisuję, jak to na rok 2022 przygotowania, potem się dowiedzieliśmy, że on był cały czas tam z mikrofonami podpięty, tak, także dodatkowy wymiar jeszcze, ale parę miesięcy przed mistrzostwami on grał bodajże w Welsh Open mecz z Rickiem Waldenem, w którym przegrywał, nie układało mu się i on chciał coś zmienić. Bardzo mu jednak zależało, żeby ten mecz przełamać. I niesamowitą, taki techniczny niby zabieg, przesunął środkowy palec mostka o 5 mm. Dla mnie to jest troszkę już jakieś takie przegięcie, jakby upatrywanie w tym czegoś, co może odmienić. Ale O'Sullivan właśnie temu przypisuje odmianę tamtego spotkania. W tym meczu wrócił, doprowadził do decidera, było 4-4, czy tam nie wiem, 3-3, ale w decydującym frame Walden mu wbił wygrywającego breaka, także tamten mecz przegrał, ale O'Sullivan mówi: ale ten palec, te 5 mm, ten palec parę miesięcy później wygrał Mistrzostwa Świata. Także taki drobiazg jednak ma znaczenie. No a co dalej? A co dalej? No myślę, że będzie chciał podokładać te kolejne tytuły. Ja naprawdę nie wierzę, że on w jakikolwiek inny sposób będzie podchodził do kolejnych turniejów, będzie cały czas tego perfekcjonizmu jak najwięcej, ale z takim zezwoleniem sobie na to, żeby to nie było idealne, jakby do tego dojrzał. Takiego świętego grala, a propos tego palca 5 mm, to pewnie znajdzie jeszcze parę w swojej karierze, bo to każdy szuka i mówi: to jest. Rzeczywiście przynosi to efekt krótkotrwały, bo raz się o tym dosyć szybko zapomina, bo nie wchodzi to w nawyk, ale to jest takie coś, że o, teraz to jest właśnie to. Będzie grał na pewno. Ciekawe, czy będzie grał, czy się dogada z federacją, bo tu zaczyna być taki mały konflikt a propos oczekiwań względem tych turowych turniejów. Czytaj tych brytyjskich, mniej prestiżowych, czyli powiedzmy cały Home Nation Series i innych pomniejszych turniejów. W kontrze jest, no myślę, że w zapowiedzi jakiś cykl. Na razie to są jakieś epizody pokazówek w Chinach. Wprost mówi o tym, że tam jest traktowany inaczej, że jest to jest ta świeżość, jest ta pompa, uwielbia w ogóle Azję, uwielbia tam to jedzenie, uwielbia tam tą kulturę, tam się czuje po prostu swobodnie, tam się czuje dobrze, a tu po 30 latach kręcenia się po tych samych arenach można mieć dość. No może to jest takie zbijanie oczekiwań, jakoś tak nie do końca kupuję te opowiadania, a może bardziej mam nadzieję, że jednak on nie będzie faktycznie skupiał się wyłącznie na tym azjatyckim rynku, no bo chcemy go widzieć tutaj na miejscu, prawda? I najlepiej jeszcze jakby wpadł do Polski parę razy. To... No, by w ogóle, chociaż wpadł, no nie, no, był już w Zielonej Górze przecież, tak. No ale no co, te książki jego wydaje mi się, że są naprawdę na tyle interesujące, że jest tutaj jakiś popyt na to, na zainteresowanie O'Sullivanem zresztą na całym świecie, no ale niech się znajdzie powód taki konkretniejszy, żeby przyjechał on sam tutaj póki jeszcze. Jak wpadnie do Polski, to pewnie będzie kolejna oddzielna książka właśnie o tej wizycie, myślę. Tak go ugościmy. Zachęcamy Państwa do tej lektury, tej konkretnie, może nie tej takiej naznaczonej, zrobiony trochę brud napis tego, ale moja, więc to. To jest świetna pozycja dla fanów sportu i życia w ogóle, bo każdy znajdzie coś dla siebie, a już grający w ogóle w cokolwiek, w takie sporty indywidualne, wydaje mi się, że aż za bardzo ta pozycja może do niego trafić. Mi się osobiście bardzo to spodobało. Dwa razy przeczytane, oddechy do dechy. Myślę, że w takich chwilach słabości są tutaj takie cytaty, po które się chętnie wraca i wow. Odbicie niezbędne. Duża, tak, pomoc ta życiowa i dla mnie no, cytat może nie spektakularny, ale jakby podsumowując ten wspomniany przeze mnie siódmy rozdział, który odzwierciedla wszystko i w taki najprostszy sposób: tylko ja, bile i stół.